Modzie ekokreatywnej. Dzisiaj zapraszam Was na hol lumpeksowy. W dzisiejszym holu pokażę Wam rzeczy z second handów i tym razem będą to same takie luksusowe rzeczy. Zapraszam. No i kochani, zacznę dzisiaj od tego, co mam na sobie. Kupiłam ostatnio sweter od Ralpha Laurena i to jest oryginalny sweter. Oczywiście jest z czystej wełny, bardzo cieniutkiej, takiej przyjemnej, milutkiej dotyku. I świetnie się to nosi, bo to jest cieplusieńkie, a w ogóle nie masz poczucia, że się ma coś grubego takiego na sobie, które nas czy krępuje, czy zniekształca. Jest bardzo taki obcisły ten sweterek, dopasowany do ciała. No i tutaj go dobrałam, zobaczycie, w stylizacji do właśnie tej spódnicy, którą mam na sobie. Taki cały zielony strój. Można by powiedzieć, że pasowałby na świętego Patryka dzień, święto Irlandii, ale ja bardzo lubię taki odcień zielonego, taki butelkowy, czy też taki trochę w szmaragdowy wpadający. No i jestem bardzo zadowolona, bo sweterek kosztował mnie około 18 zł, tak, 18 zł i to było na nowej dostawie, no ale jak widzę sweter w takim stanie, z wełny, no i dobrej marki, to wiem, że to będzie bardzo długo ze mną i to jest rzecz, która będzie mi się zawsze podobała, to jest taki klasyk, który naprawdę do wszystkiego można dobrać, prawda? Można to włożyć i do jeansów, i do właśnie na przykład spódnicy, do szerokiej, do wąskiej, bo on ma taki uniwersalny, klasyczny krój. No jest w dobrym rozmiarze, na mnie to jest S-ka. Czuję się super w tym swetrze, naprawdę jest idealny po prostu. No i myślę, że 18 zł za sweter od Ralpha Laurena to jest nic po prostu. No i będzie mi wiele lat służyło, to jest naprawdę superowa jakość i w ogóle nie jest zniszczony. Nie wiem, czy tutaj może mi się uda Wam pokazać jakieś jeszcze zdjęcia tego swetra w zbliżeniu. No to zobaczycie, że tutaj nic nie jest zachmacone, w ogóle nic, absolutnie nic się z tym sweterkiem nie stało, więc po prostu jest w perfekcyjnym stanie. Okej, kochani, idziemy dalej. Następna rzecz to będzie też sweterek, a właściwie takie, oczywiście znowu użyję tego słowa, na które wiele osób jest uczulonych, jest takie bolerko. Ale bolerko od Emporio Armani, także wow, ja jestem też pod wrażeniem, że znalazłam to bolerko i to bolerko ma przecudowny kolor, zobaczcie. Taki bardzo wyrazisty kolor fioletowy, jest naprawdę świetnym składzie, bo o, taka porządna metka, jak to właśnie w tych ciuchach takich markowych. 70% angory, 20% poliamid i 10% wełny. Obszycie tego sweterka jest w 100% z jedwabiu. Także super skład, bo w większości naturalny. No i nie będzie się odkształcał. Naprawdę świetny. Powiem Wam, że mimo tych długich włosów nie przeszkadza mi to. Mierzyłam go do różnych rzeczy, ale szczerze mówiąc nie wymyśliłam jeszcze takiej super stylizacji z nim, więc po prostu tutaj zobaczcie, jak to tak sobie na wierzch tylko włożyłam, żeby Wam pokazać w tym kontrastowym zestawieniu, jak ten sweterek może wyglądać, ale na pewno będzie będą jedna lub kilka stylizacji z tym swetrem, bo mi się bardzo podoba jego kolor. No i zobaczcie, tu ma takie prześliczne detale na tym jedwabiu, haftowane tą wełną, z której jest zrobione, takie kwiaty wzdłuż. I te szarfy właśnie można sobie zawiązać, czy też z przodu, tak jak mam na stylizacji. Tak jak mam tutaj włożone właśnie na tym filmiku. Albo właśnie można też obwiązać to do tyłu, jeśli się jest na tyle wąskim w pasie i z tyłu sobie to zawiązać. Ja daję radę, no ale to jest rozmiar 44. Nawet jeżeli weźmiemy pod uwagę, że to jest włoska rozmiarówka, to nadal jest to jakieś 40. Więc jest na mnie za duży, ale przy takim sweterku wiązanym w ogóle nie ma to znaczenia, bo i tak będziemy go jakoś formować na sylwetce. Ja jestem osobiście bardzo zadowolona z tego swetra, bo bardzo podoba mi się ten kolor i ostatnio też mam jakąś fazę taką na fioletowy, co zaraz udowodnię, bo jeszcze pokażę Wam za chwileczkę kolejną rzecz, fioletową właśnie. Moi drodzy, kupiłam przepiękną bluzkę i to jest bluzka jakaś designerska. Jakiś krawiec to szył, albo osoba, która po prostu sama sobie zaprojektowała ten strój, to znaczy tą bluzkę. Jest naprawdę cudowna, jest z jedwabiu czystego. Nie ma metki i stąd uważam, że jest to jakiś projekt własny. Być może jakiś wzór, albo jakiś projekt po prostu od projektanta,
który nie ma marki, ale jest przecudownie to zrobione. Zobaczcie, tutaj jest wyszyty ten taki jakby tiul, przezroczysta część, takimi cekinami i kwiatuszkami zrobionymi z tiulu, więc to jest naprawdę ślicznie zrobione, ponaszywane są takie ozdoby na to. Ma taką jakby stójkę z koronki też tutaj, też powyszywaną takimi właśnie kwiatuszkami. No i w ogóle to jest bardzo pięknie zrobione. Uwielbiam takie rzeczy, które mają duszę, które ktoś włożył swój pomysł, ktoś naprawdę nad tym spędził dużo czasu, bo to jest bardzo dobrze uszyte. Zobaczcie, są zaszewki i na biust. I tutaj jest bardzo ładnie zmarszczone w pasie, z taką usztywnionym jakby paskiem wszytym. Jest taka baskinka. Ja przyznam się, że nie przepadam za baskinkami. Nie jest mi dobrze w baskinkach, bo ja mam dosyć kobiece kształty i baskinka jeszcze to uwydatnia, to wydaje mi się, że to jest niepotrzebne i no i nie lubię po prostu baskinek, ale ta nie jest jakaś bardzo odstająca. I myślę, że tutaj pokażę Wam dwa pomysły takie na szybko, jak można by to ubrać tak bardziej na wieczorowo, no bo to jest zdecydowanie ciuch wieczorowy. Bardzo ładnie to jest rzecz odszyta, naprawdę przepięknie, ma tutaj zamek z boku, no bo to jest bardzo wąskie, jak widać na stylizacji i ma takie jeszcze tutaj zatrzaski, żeby sobie to dopiąć pod pachą. No i pokażę Wam jeszcze tutaj śliczny detal, zobaczcie, ona jest zapinana tutaj na ramieniu, na barku takimi, na takie jakby pętelki, które są wyszyte wszystko ręcznie, to widać. I zamiast guzików są takie korale. Wydaje mi się, że to są albo szklane, albo z takiego minerału, który właśnie powstał z lawy. Mam takie korale jedne, stąd tak mi się wydaje, że to może być ten minerał. Przepiękne takie szlifowane koraliki, które służą za guziki. Tu i to samo jest na mankietach. Zobaczcie, jak to jest uszyte ślicznie. Tutaj są te pętelki, takie wszystko pięknie wykończone. No i właśnie te guziczki takie jak po prostu jak ozdoby. Naprawdę bardzo ładna rzecz. Jeszcze tak nie do końca przemyślałam wszystkie stylizacje. Tutaj tak na szybko się ubrałam, żebyście po prostu zobaczyli kształt tej bluzki do czarnej spódnicy. Druga wersja, po prostu do takich spodenek. Nosiłabym to pewnie tak w lecie, do jakichś sandałów eleganckich, na imprezę na przykład. Myślę, że to całkiem spoko mogłoby wyglądać. Takie eleganckie spodenki, które mają też takie błyszczące elementy, takie ptaki z korali, które też nawiązują do tych błyszczących elementów na bluzce i do tych właśnie ozdobnych guziczków. Kochani, wybaczcie mi trochę dzisiaj taki niepewny wygląd i słabszy głos, bo wydaje mi się, że mam troszeczkę zainfekowane zatoki. Ostatnio mnie strasznie przewiało, bo było bardzo zimno i wiatr. No i trochę się czuję taka przytłumiona, więc być może nie do końca jestem dzisiaj sobą, ale postanowiłam jednak nagrać dla Was ten program, no bo są rzeczy i, no i wypada je pokazać. Kolejna rzecz, którą Wam dzisiaj pokażę, to sukienka, którą dostałam. Także część tych rzeczy to są rzeczy, które już mam od jakiegoś czasu, a nawet dwie z tych rzeczy dostałam zupełnie za darmo od mojej pani krawcowej, która też otrzymuje czasem jakieś rzeczy, które ktoś chce oddać. No i akurat no nie miała co z tym zrobić, także dostałam. No i sukienka jest na lata 60., więc w stylizacji pokażę Wam ją jakiejś takiej fajnej, już dopracowanej w programie o latach 60. i myślę, że to będzie za około tydzień. Typowy taki krój na lata 60., troszkę tu zabudowana, taka troszkę jakby wysztywniona z takimi zaszewkami w pasie, to już jest za krótkie na lata 50., więc tak mówię, to jest typowo właśnie sukienka na lata 60., modello się nazywa, rozmiar 40, ja sobie ją przerobiłam, poprosiłam po prostu panią krawcową, żeby za tam opłatą mi zwęziła tą sukienkę, bo podoba mi się jej materiał, zobaczcie, ona ma tutaj takie jakby żakardowy trochę ten materiał, właśnie taki typowy na lata 60., co mi się bardzo fajnie przydało, że tak powiem, do stylóweczek na lata 60., więc stwierdziłam, że będzie fajna i można właśnie w lecie też na jakąś taką mniejszą imprezkę rodzinną sobie taką sukienkę ubrać. Ma bardzo ładny kolor, no i w ogóle jest oryginalna. Podoba mi się jej krój, podoba mi się jej wzór na tej sukience bardzo. No i jak wiecie, ja bardzo lubię takie morskie odcienie, zimne kolory, pastelowe również. No i to by sukienka, tak jak mówiłam, kosztowała mnie przeróbkę, więc chyba wydaje mi się, że to było około 15 zł przeróbka. No więc czasami mniej za ciuchy z lumpeksu płacę, ale uważam, że sukienka jest warta przerobienia i dania 15 zł za tą przeróbkę.
Kochani, pokażę Wam jeszcze teraz coś superowego, co kupiłam dosłownie za grosze. To było jakieś 2 złote właśnie na tych wyprzedażach, których jeszcze byłam, ale to było w praniu, więc Wam jeszcze nie pokazywałam. I to jest prześliczna sukienka St. Martin's z jedwabem. To jest czysty jedwab, oprócz koronki, chociaż nie jestem pewna, bo chyba nie jest wyszczególnione, z czego jest ta koronka. Być może też jedwabna. W każdym razie to jest dzianina jedwabna. No i ja nie zamierzam tego nosić jako sukienkę, mimo że jest całkiem fajny, taki różowy, cielisty kolor, troszkę przytłumiony, ale jest dla mnie krótka. To znaczy ja w tak krótkiej sukience bym już nie wyszła jako sukience. Kupiłam sobie to jako piżamkę, jako koszulkę nocną, bo cudownie się śpi w jedwabiu. Ja już to kiedyś mówiłam i naprawdę w tym będzie mega wygodnie, bo to w ogóle nie jest obcisłe, w sensie jest dopasowane, ale nie ściska, nie krępuje ruchów, jest bardzo przyjemne dla skóry. No i to jest idealna rzecz do spania, szczególnie w zimie, bo ma rękawek, więc będzie całkiem przytulnie. Może nie na jakieś wielkie mrozy czy do sytuacji ekstremalnych, ale normalnie tak w domu przesuper rzecz do spania. Ja zawsze szukam jedwabnych rzeczy do spania, jak wiecie. No i moi drodzy, ojej, właśnie spadło to, co chciałam Wam pokazać. Mianowicie jest to kapelusz, który kupiłam za 10 zł w lumpeksie. Kapelusz jest New Look firmy, czyli takiej typowo lumpeksowej firmy, ale jest z wełny 100%. Tutaj była jeszcze nawet metka, bo nawet jeszcze mamy taki zawieszak ze sklepu. I bardzo podoba mi się kolor tego kapelusza. Uwielbiam taki kolor, te takie czerwone wino, bordowy kolor. No i zobaczcie, tutaj ubrałam się tak, chciałam się tak zabawnie trochę a la Mary Poppins ubrać, więc spódniczka układana, którą widzieliście w programie o latach 50. No i czerwony sweterek, buciki i do tego włożyłam sobie ten kapelusik, żeby po prostu Wam pokazać, że można to zabawnie, fajnie ograć. A w ogóle taki kapelusz będzie przepiękny do płaszczy, no i do różnych takich jesiennych na przykład stylizacji, bo on ma taki bardzo jesienny kolor, jak dla mnie. I ja bardzo lubię bordowy, jak zapewne większość z Was wie. No i w ogóle podoba mi się krój, taki lata 70. Jest taki niezobowiązujący, trochę casualowy. No i bardzo się cieszę, że znalazłam kapelusz w tym kolorze. No bo poza tym też kapelusze są drogie. Tamten kapelusz, który kupiłam wcześniej, który widzieliście w moim programie i w moim teledysku, kosztował prawie 200 zł, a są też dużo droższe jeszcze kapelusze, więc jeżeli mogę kupić kapelusz wełniany za 10 zł, no to to jest rewelacja dla mnie. Kochani, no i zbliżamy się pomału do końca. Spódniczka, to jest taka spódniczka na lata 60, również, którą też dostałam za darmo właśnie od Pani Krawcowej, jest na mnie dobra i dzisiaj nie pokażę Wam tej spódniczki, bo ona będzie w stylówkach na lata 60. Także zobaczycie ją już niedługo. Chciałam Wam tylko pokazać, że po prostu znaleźć go dostałam. Jest bardzo fajnej jakości, bardzo taki mięsisty, gruby materiał. No i taka fajna właśnie z zamkiem na tamte lata będzie spoko się nadawała do takiej codziennej stylówki. Jeszcze ostatnia rzecz do ubrania to koszulka. Ja kupuję takie koszulki często jako bieliznę zimową, na przykład na narty, ale też czasem po prostu sobie chodzę do leggingsów czy do jakiejś tam mini spódniczki po domu i to wygląda bardzo fajnie, bo ma fajny dekolt, jest taka rozciągliwa, bardzo wygodna i fajny kolor, taki stalowo-szary, ale co jest najlepsze w tym? 70% wiskozy i 30% wełny. No i to jest taki skład podkoszulka, który jest naprawdę superowy, jest bardzo to ciepłe i właśnie jako bielizna termiczna to się sprawdza rewelacyjnie, bo jest przyjemne w dotyku, grzeje, ale nie zapaca się w tym człowiek, jest cieplutko, jest przytulnie i ona jest mega miła w dotyku, naprawdę to jest niebo, naprawdę jak na taką codzienną basicową koszulkę, czy też właśnie bieliznianą koszulkę pod jakiś sweter, pod strój narciarski, to jest cudowna rzecz i zapłaciłam za to tylko, tadam, 2 złote, więc też super, po prostu super. To są bezcenne zakupy. No i kochani, ostatnia rzecz hitowa. Mówiłam już ostatnio przy poprzednich butach, że udało mi się kupić 2 pary i dzisiaj pokażę Wam tą drugą parę moich ekstra butów kupionych w lumpeksie.
Te buty kosztowały około 80 zł, więc powiedziałabym, że cena sklepowa, ale za taką cenę w sklepie kupilibyśmy zaledwie jakieś tanie buty, nie ze skóry. Natomiast to są buty Christian Louboutin. I zobaczcie, oryginały. Pokażę Wam zbliżenia na zdjęciach. No i oczywiście mają typową czerwoną podeszwę. Były noszone, ale one w ogóle nie są zniszczone. Zobaczycie tutaj na zbliżeniach, że nic to nie jest zniszczone. Ani obcas nie jest przydarty, ani nawet przybrudzony. Nie są zdarte te fleczki. W środku wszystkie napisy, wszystko jest pięknie widoczne. To jest czyściusieńkie. No i skórka przepiękna. A tutaj mamy takie jakby... To jest taki fason, który ma taki jedwab na wierzchu, jakby drapowany troszeczkę na siateczce. No i oczywiście te elementy tutaj są z zamszu skórzanego, w środku jest wszystko skórzane. No ja to oczywiście sprawdziłam i, no i to są na 100% oryginały. Naprawdę jestem zachwycona tymi butami. Są takie na styk troszkę małe na mnie, bo 36 ja mam tak 37, takie typowe, więc o pół rozmiaru są troszeczkę za małe na mnie. Natomiast no zobaczymy, jeżeli nie będę w stanie w nich chodzić, to być może zostaną wystawione przeze mnie na sprzedaż. Na pewno nie za tą cenę, co kupiłam, no ale to jednak jest kultowy but. No i znowu, kochani, te obcasiki cudowne, które są hitem tego nowego sezonu wiosennego, które będą bardzo modne teraz. No i w ogóle ja lubię takie małe obcasiki, które nie są szpilą, którą bardzo rzadko noszę, a które jednak dodają kobiecości strojom. Jestem przezadowolona z tych butów. No i uważam, że to jest super zdobycz. Naprawdę jestem zachwycona tymi butami i ich wyglądem takim bardzo oryginalnym i stanem i w ogóle no ceną też, no bo jak na takie buty to jest bardzo, bardzo tanio. Możecie sobie sprawdzić ceny tego obuwia w sklepach, no wiadomo, nie trzeba tego wspominać, że to są kosmiczne ceny, prawda? Także, tadam! Zobaczcie, tutaj mam włożone w jednej stylizacji te buciki. Kochani, serdecznie Was zapraszam już na następne programy, bo to już na dzisiaj wszystko. Zapraszam Was na drugą część mojej kolekcji torebek, jakiś kolejny haul i oczywiście za tydzień stylóweczki na lata 60. Myślę, że też będą fajne, zajmują mi dosyć sporo czasu, no bo to jest pracochłonne, żeby przygotować takie stylówki na konkretne lata, takie dopracowane. No i moi drodzy, mam nadzieję, że podobały się Wam moje wszystkie zakupy i że znowu zajrzycie do mnie. Jeżeli się Wam podoba, to zasubskrybujcie kanał, wciśnijcie sobie dzwoneczek oraz dajcie polubienie. Serdecznie zapraszam Was do komentarzy oczywiście i przy okazji chciałam jeszcze podziękować za wspaniałe przyjęcie mojej piosenki. Wiecie, ja nie jestem jako wokalistka, solistka jeszcze popularna, czy w ogóle popularna, więc jakby to, że mam 2000 wyświetleń na tej piosence po miesiącu, to wcale nie jest zły wynik i jestem naprawdę zadowolona z tego, że się bardzo ta piosenka podobała i w ogóle no super, dziękuję kochani i szczególnie tym osobom, które udostępniały i które pomagały mi, żeby ta piosenka jednak miała jakiś zasięg. Dzięki serdeczne i naprawdę serdecznie Was też zapraszam na tą piosenkę. Jeśli jeszcze jej nie widzieliście, to na końcu w ekranach pojawia się właśnie ikona tej piosenki, mojego teledysku Aria Over the Distance. Do zobaczenia, cześć!